Sponsorem programu jest firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Dobry wieczór wszystkim. No cieszę się bardzo, że moja drużyna wygrała. Dzisiaj pojechaliśmy dobre zawody. No, mogę powiedzieć bardzo dobre. Troszeczkę rewolucji zrobiliśmy w składzie. Czyli inaczej były te pary poustawiane dotychczas. Zdało to dzisiaj egzamin. No cóż mogę powiedzieć. No, piękny stadion. Bardzo dobry tor. Przeciwnik mocny. Ale wygraliśmy i bardzo się cieszę. Teraz czekamy już na półfinały. I zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie cieszę się bardzo, bo to jest bardzo trudny teren tutaj. Tak jak wszystkie wyniki do tej pory, poza jednym, Sparta u siebie rozstrzygała na swoją korzyść. Także wiem, jaki to jest trudny zespół. I no, dziękuję za przyjęcie naszej drużyny. Cieszę się, że kibice rywalizowali, ale bardzo kulturalnie. Słychać było miejscowych kibiców i zielonogórskich. Także myślę, że te zawody mogły się wszystkim podobać. Dziękuję bardzo. Jason, you were the strongest one in your team, so if you just can sum up this meeting for your point of view and also your friends, how it looked like from this track, because for us it looked like it was the hard meeting for all Heat, but how do you think? Yeah, we knew when we turned up to Roslau, it was going to be a very difficult match. Every race we're racing against the best in the world, many Grand Prix riders. We knew if we've got to make good starts at this track, when you're behind, the dirt is very deep and it kind of stops your run. So we've had a practice with the World Games. It's a nice track, it's a very fast track, and the team just made really good starts tonight, and hopefully we can carry this on for the next couple of meetings. Jason przyznał, że wiedzieli, że dzisiejsze spotkanie będzie ciężkie, jako że Wrocław jest mocną drużyną. Dzisiaj było na to, że wielu zawodników, którzy są również w cyklu Grand Prix, przyznał, że już na tym torze miał okazję startować przy okazji World Games, więc trochę już wiedział. Natomiast wiedzieli, że starty dzisiaj będą kluczowe, bo jak już by zostali z tyłu, to szpryca mogłaby ich zatrzymać, dlatego starali się robić wszystko, żeby już ze startu wyjść jako pierwsi. Thank you. Rafał Dobrucki, gdybyś mógł posłuchać dzisiejsze spotkanie, ale też powiedzieć kilka słów przed fazą play-off, która teraz przed nami. Dobry, gratulujemy bardzo zielonym. Pojechali kapitan na zawody dzisiaj. Mike. Nam dzisiaj szło raczej pod górkę, mocno pod górkę. No Szymon, wiadomo w jakim jest stanie. Po upadku w Szwecji to kolano tam na pewno mu nie pomaga. Właśnie głównie też po tym upadku nie czuł się najlepiej dobrze, że tak się skończyło. Jak się skończyło bez jakichś większych konsekwencji, miejmy nadzieję. No tyle, przyjechaliśmy startem. To był dzisiaj jakby kurs do sukcesu. W tym elemencie oburzenie byli dzisiaj dużo lepiej dysponowani. No i chyba tyle, co można powiedzieć. Dziękuję. Ty, if you just can sum up the meeting for us, because the coach said before, like, we were just losing the starts today, and what do you think about today's meeting and result? From your point of view and also friends, has it looked like from the track? It was garbage. That's it. Well done to these boys, they made a good meeting, but yeah, it's a home track, so we should be winning, so as far as I'm concerned, it was garbage. Ty jest dzisiaj niezadowolony z występu, bo jak powiedział, to jest nasz tor domowy, tutaj powinniśmy wygrywać, dlatego jest, jak widać po nim, no i po prostu niezadowolony z dzisiejszego spotkania. Czy są jakieś pytania z Państwa strony do zawodników, tak? Ja mam szkołę Ciecha 24 do trenera kadry narodowej. Podobała mi się Pana wypowiedź bardzo. Czy zgodzi się Pan z opinią, niezależnie od wyniku, kto z kim jeździł, że takie mecze powinny być na wszystkich stadionach w Polsce, bo to była najlepsza promocja ukochanej przez Pana i nas dyscypliny. Właśnie niezależnie od tego, wygrał lepszy dzisiaj, to może być inaczej, ale kibice, atmosfera i takie wielkie święto Speedway. Tak, to już wspomniałem o tym, że dzisiaj zaimponowali mi kibice zarówno Sparty, jak i Zielonej Góry, bo
rzeczywiście jedni i drudzy byli głośni, ale to było to, co my kochamy najbardziej, że były śpiewy, było po prostu dopingowanie swoich drużyn, ale na tym to polega, że Speedway powinien być właśnie tą dyscypliną, która ściąga po prostu kibiców, którzy kibicują swoim drużynom, ale nie ma wulgaryzmów, nie ma jakiegoś szowinizmu. Zresztą, co ja mogę powiedzieć, 10 lat byłem tutaj trenerem i znam publiczność wrocławską, która zawsze się zachowała bardzo dobrze, czy to było wygrane, czy przegrane. To było zawsze super. Także no, myślę, że dzisiaj promocja Speedwaya była na wysokim poziomie. Sponsorem programu była firma Marvis, producent myjek warsztatowych.